Tata Ibisz zadbał do małego Borysa. Wozi synka furą za 3500 zł. Krzysztof Ibisz, 57 lat, to prawdziwy perfekcjonista, nie tylko w pracy. Nic dziwnego, że dla swojej rodziny i nowonarodzonego synka chce jak najlepiej. Wraz ze swoją żoną Joanną, 30 litrów, prezenter zadbał, by ich pociecha poruszała się po mieście prawdziwym Ferrari wśród dziecięcych wózków. Mały Borys, 1 miesiąc, to najmłodszy syn Krzysztofa Ibisza. Prowadzący Taniec z Gwiazdami ma już dwóch synów z poprzednich małżeństw: Maksymiliana, 23 lat, i Vincentę, 16 litrów. Dlatego dokładne zajmowanie się malcem to dla sławnego prezentera nie pierwszyzna. Doskonale wie, jak podtrzymać ukochanemu synkowi główkę, jak przenosić i utulić go, by był bezpieczny. Joanna, oddając Krzysztofowi chłopca w ramiona, z pewnością nie ma się o co martwić. Ale prawdziwą wygodę Borys odczuwa, jeżdżąc w wózku. Sławni rodzice zabali o to, by miał najlepszy sprzęt. Taki wózek, marki Recaro, którym Joanna i Krzysztof wożą chłopca, uchodzi za jeden z najlepiej ocenianych na polskim rynku i kosztuje aż 3,5 tysiąca złotych. Krzysztof Ibisz po raz trzeci został ojcem. Krzysztof Ibisz 18 września po raz trzeci został ojcem. Mały Borys to owoc małżeństwa z modelką i lekarką Joanną Ibisz, wcześniej Kucbalską, którą poślubił w sierpniu 2021 roku. Prezenter aż trzykrotnie prosił ukochaną o rękę. Jego ukochana kilka lat temu próbowała swoich sił na wybiegach dla modelek. Ale ostatecznie wybrała karierę lekarza. Ibisz jest starszy od swojej wybranki o 27 lat. Krzysztof Ibisz i jego żona Joanna od dawna przygotowywali się do jednego z najważniejszych momentów w swoim życiu. Prezenter uczęszczał z żoną do szkoły rodzenia, a także wybrali razem szpital, w którym przyszedł na świat ich syn. Tym razem nie poszli śladem gwiazd i nie zdecydowali się na prywatną klinikę, w której na świat przyszło wiele dzieci znanych osób. Ich wybór padł na szpital imienia Święta Rodziny na warszawskim Mokotowie.